Cześć, witam Was serdecznie u Amatora w Kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo fajna sałatka, bardzo prosta. Będzie to sałatka ze słonecznikiem, kukurydzą i jajkiem. I to wszystko, czyli składniki praktycznie znacie. Do tego jeszcze będzie potrzebny majonez, żeby to wszystko fajnie wymieszać, doprawić solą i pieprzem. Także bardzo prosta sałatka. Zapraszam. Proszę bardzo, tutaj są składniki i oprócz tego, co nam jeszcze będzie potrzebne do tej sałatki, no tutaj mamy makaron w kształcie ryżu, paczkę mam 250 gramów, słonecznik prażony, no możecie sobie uprażyć, jak macie uskany, ja już sobie wcześniej przygotowałem, żeby on był zimny, majonez, kukurydza, 6 jajek, pieprz oraz sól. Co muszę zrobić w tej chwili, to ugotować jajka i ugotować makaron. Słonecznik już mam uprażony, także jest fajnie, bo nie trzeba go długo chłodzić. To zaczynamy. Jajka gotujemy na twardo, a tutaj muszę poczekać, aż woda się zagotuje i do osolonej wody wrzucimy nasz makaron. Jajka mamy ugotowane, więc je za chwilę ostudzimy i obierzemy. Potem musimy je pokroić w kostkę. Tutaj woda już wrze, więc dosypiemy odrobinę soli i ugotujemy makaron. Ryżowy makaron. Taki. I czekamy, aż będzie taki al dente. Zależy, jak to lubi. Makaron gotowy, więc wszystkie składniki mamy gotowe. Przecedzimy makaron i bierzemy się za dalszą pracę. Wszystko prawie gotowe. Makaron odcedzony, niech woda odkapie. A my zajmiemy się teraz obieraniem jajek. Jajeczka obrane, słonecznika, ile ma słonecznika, dałem tutaj 200 gram, odmierzyłem sobie, możecie oczywiście dać mniej, wysokokaloryczny oczywiście on jest. Jak będziecie robić słonecznik, prężyć go, to na suchej patelni żadnej oliwy nic nie wlewacie oczywiście i cały czas na małym ogniu mieszacie, aż on będzie fajny taki, robił się brązowy. Kukurydzę musimy odsączyć, mam dwie puszki, słonecznik i kukurydza, no bardzo dobre połączenie. I puszka, ona ma, słuchajcie, 140 gramów netto, więc odsączymy kukurydzę. I możemy ją oczywiście od razu dać do miseczki i druga puszka. Proszę. Słonecznik na razie na koniec. Dodamy do tego w tej chwili makaron. Miałem paczkę 250 gramów. Możecie oczywiście mniejszą porcję zrobić. U mnie jest dosyć sporo osób, więc taka sałatka, to sądzę, że jak każdy sobie nałoży, to jest na jedno rozdanie. Pomieszamy to w tej chwili. Dodamy
słonecznika. Będę sobie wpierw dam połowę, zobaczę jak to się będzie miało do rzeczywistości, ile tego słonecznika będzie w tej sałatce. Jeszcze troszeczkę. Jakieś może tutaj jest ponad 100 gramów już. Sądzę, że wszędzie go widać. Teraz po pieprze damy soli odrobinę na razie. Wszystko, słuchajcie, próbujcie. Na końcu dam potem majonez, żeby tych jajek później nie rozwalić za bardzo. Zaraz sobie skosztuję na słoność i na pieprzność, jak to wszystko smakuje. Dla mnie jest ok, na słoność ok, pięknie czuć ten słonecznik z kukurydzą. Teraz dodamy jajka i później jeszcze majonez, albo teraz majonez damy. Wyciągniemy kolejną łyżkę i teraz będziemy się bawić w ilość. Na razie damy raz, dwa, 4 łyżki majonezu. Zobaczymy. Wszystko, słuchajcie, z metodą prób i błędów. Tam nie mam określonej proporcji. Sądzę, że 4 w tej chwili łyżki majonezu wystarczy. Jeszcze jajka i będziemy wtedy widzieć, jak ona będzie się prezentować, czy nie będzie za dużo tego majonezu. Dobra, odkładamy to na bok, a jajka będziemy kroić w taką grubszą kostkę. Jajko pokrojone, więc teraz wciepniemy to do miski stopniowo. Zostawimy troszeczkę na dekorację i delikatnie teraz sałatkę zmieszamy. Dobra, ale jeszcze teraz doprawię pieprz i sól. I to będzie wszystko. Prosta sałatka ze słonecznikiem, z jajkiem i tutaj mamy jeszcze makaron ryżowy. Oczywiście jeszcze jest kukurydza i majonez oraz przyprawy. A my możemy się cieszyć gotową sałatką. Proszę bardzo. Sałatka wyszła w ten sposób, proszę, jak widzicie, o, pełna. Zaraz to wyjmę troszeczkę na talerz, bo tak, no to ciężko stwierdzić, co tam w środku jest. Już wam pokazuję, biorę talerz i nakładam jajko, kukurydza, słonecznik. Proszę. Mega sprawa. Jak smakuje? Już wam mówię. Smakuje rewelacyjnie. Amator kuchni. Sałatka ze słonecznikiem, z jajkiem, z kukurydzą, pieprz, sól, majonez i makaron ryżowy. Super. Trzymajcie się. Cześć.